był ostatni sezon ślubny. Coś mi się pomyliło. To jest dla mnie przykry obowiązek. Tak. Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z serii Że maluje mnie ktoś. Tym razem zapraszamy Marzenę Tarasiewicz. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Asiu za zaproszenie. Dziękuję za możliwość malowania, bo w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Marzena jest nie dość, że w biznesie ponad 20 lat ślubnym. A mam 26. Czyli jest to nie lada wyczyn. A dodatkowo nie tylko pod względem makijażu, ale też mody ślubnej, bo ta piękna suknia, a jest naprawdę przepiękna, nie widzę całej, ale jest przepiękna, też jest od Marzeny ze sklepu. Prawda? Tak, i jeszcze mam tą przyjemność, że ją zaprojektowałam, bo branża ślubna zdecydowanie to jest mój konik i oprócz makijaży to też suknie ślubne królują mi w sercu. Więc dzisiaj będziemy robić z Asi przepiękną pannę modą. Ona już jest piękna. Ale postawimy jeszcze kropkę nad i będzie wyjątkowo piękny. Już będę musiała odnowić jak to przysięgę. Mówi? Przysięgę, tak, tak. No dobrze, nie przedłużam, bo i tak będzie długi film. Przechodzimy do malowania. No to zaczynamy od brwi, żeby na czysto wyprowadzić łuk brwiowy na mydełko. Ja mam w tym momencie tylko pielęgnację nałożoną na dmienie i nakładamy mydełko z Hulu. Jeśli grzywka przeszkadza, to ją pozabieram. No zaraz będziemy musiały chyba ją troszeczkę podpiąć. Dobra, mamy wyprowadzone. A długo używasz tego mydełka już? Wiesz, to już jest moje trzecie opakowanie. No, porządnie. Trzecie opakowanie. Ja porobiłam się z tym mydełkiem, dlatego że ono nie zastyga, tylko jest plastyczne. Po jakimś czasie można nadal wrócić i można jeszcze na nim popracować. Nie zostawia białego osadu, który bardzo często przy takich produktach występuje. Wiemy coś o tym, tak? No właśnie tego mydełka jeszcze nie używałam. No widzisz, to dzisiaj będziesz miała swój pierwszy raz. A teraz będzie wsparcie pielęgnacji, którą już położyłaś. Damy krem pod oczy. I za chwilę przejdziemy do bazy, bo już tutaj pielęgnacja. Bazy, ale pielęgnacji, nie? Bazy pielęgnacji, tak. To będzie serum, które ja wykorzystuję przy skórach suchych. Jako bazę pod makijaż. I to też jest jedna z rzeczy, których nie znam. Eisenberg. Z zieloną herbatą napinające serum pod makijaż. Jako serum też pielęgnacyjne, dzienno-nocne. Ale też może być to na przykład serum, które pomieszacie sobie swoim ulubionym podkładem i da Wam taki efekt bardziej nawilżenia jeszcze produktu. Ładnie odbija światło. Tutaj jeszcze zrobimy sobie masaż. Chciałam powiedzieć, że masz takie fajne dłoje. Mamy napięcie skóry, więc tutaj przy podkładzie długotrwałym, który ja najczęściej stosuję przy makijażach ślubnych, takie wsparcie pielęgnacyjne jest mi niezbędne i bardzo potrzebne, żeby podkład miał dobry film do pracy na skórze. Mam tutaj taką mieszankę rzeczy, którą znam i których nie znam, bo na przykład mamy korektor Tarte i Hourglass. Których używałaś, tak, czy nie używałaś? Tak, które znam, tylko czekam, czy coś może chcesz powiedieć, ale jest podkład Yves Saint Laurent, którego nie znam kompletnie. Także. A ja podkład Yves Saint Laurent uwielbiam, All Hours, i miałam z nim też taki problem, że bardzo długo używałam poprzedniej formuły, a wiesz, że jak wychodzi coś nowego, to się zastanawiasz, po co ulepszać Ferrari, nie? I wyszedł nowy, który został udoskonalony o wyższe SPF, ale także o kwas hialuronowy. Jest lepszy rzeczywiście. Jest lepszy, jest bardziej plastyczny i jest taki bardziej satynowo wygładzający. Bardzo ładnie odbija światło, ale co ja będę opowiadać, nałożę i zobaczysz jak wygląda. Oczywiście omijamy okolice pod okiem. A nie tutaj na suknię nic nie dajemy? Nie, nie zabezpieczasz odważnie. Po tylu latach nie muszę nic tu zabezpieczać. Nawet jak panny młode przychodzą do mnie do salonu albo dzwonią, żeby umówić się na spotkanie, to się pytają, czy one muszą mieć makijaż. Jeżeli na co dzień się malujesz i jeżeli na co dzień lubisz się w makijażu, to idąc, wybierając najważniejszą suknię w życiu każdej kobiety, no trzeba wyglądać tak, jak lubimy się na co dzień. Normalnie jeszcze warto też wspomnieć, że ty normalnie klientki malujesz w dalszym ciągu. Nie? Oczywiście. Ja uwielbiam zresztą pracę z klientkami. Oczywiście po sezonie ślubnym często mam taką refleksję, że to był ostatni sezon ślubny. Ostatni, to już więcej nie. I potem jak przychodzi tak jesień, to mówię, no dobra, otwieramy te zapisy. Znowu możemy przejść do pracy. Z ludźmi, a szczególnie z kobietami. Tak, tak, tak. Bywa. A jeszcze takim w stresie, nie? Właśnie przed ślubnym to potrafi dać u kościa.
A zresztą jestem przy pannach młodych przez długą drogę, zanim one są w tym momencie już sobotnim, piątkowym, no bo zaczynamy od wyboru sukien ślubnych, tak, poprzez przemiarki, które są najczęściej stresujące, bo wiecie, ile razy mi się zdarzyło, że na przykład przychodzi panna młoda na przemiarkę i mówi, to nie jest jej suknia. Mhm. Ja mówię, ale jak nie? Nie, ja w ogóle wybierałam inną. Ja mówię, nie, no to jest ta, proszę zdjęcie. Nie, no to nie wygląda tak samo. I ona na zdjęcie, na sukienkę, a nie, no faktycznie to tak, coś mi się pomyliło. Boże, jak ty masz dekolt w tej sukni, taka jesteś jak ze średniowiecza. W sensie dobrze. W sensie dobrze, tak, bardzo dobrze. No, ten. To znamy, tak, to już kultowe. Nie Double Duty Beauty, tylko Shape Tape. Shape Tape. Masz problem z zapamiętywaniem nazw? Bo ja na przykład ja jestem mistrzynią w przekręcaniu nazw produktów. Już tak. Kiedyś nie miałam problemu, ale już teraz jest tego tyle w mojej głowie, że już po prostu mi się... A te nazwy chyba są coraz dłuższe, mam wrażenie. Coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i ja potrafię z tego stworzyć takie słowotwórstwo, trzeba to zapisywać. Najgorsze jest to, że jakby tego używasz, nie? Tak. I to wygląda, jakbyś tego nie używała, no bo nie znasz nazwy, a to przecież jest... Ale to przecież przy każdej klientce tego stosuję, sama stosuję to w domu i powinnam znać te nazwy. No. Jestem profesjonalistką, to tym bardziej powinnam, a ja po prostu muszę spojrzeć, przeczytać, aby to na pewno... Tak. Ja lubię, jak korektory są zdecydowanie jaśniejsze od podkładu i to nie o jeden ton, dlatego że to dla mnie jest taki wstęp do modelażu twarzy. Dobra. Czyli o ile tonów? No tak, tutaj mamy ze dwa na pewno. I w tym momencie, jak nakładam tak klientce na przykład korektor i robię jej takie indiańskie wzorki, to mówię, przepięknie, chciała pani troszeczkę inaczej, to zapraszam do kasy, skończyłyśmy. Na nasze nieszczęście, to znaczy na nieszczęście wizerzystów, często jest tak, że panny młode w tej chwili, uraczone zdjęciami na social mediach, nie decydują się na makijaże próbne. Co ty gadasz? Co jest ogromnym błędem, bo to nie chodzi o to, żeby sprawdzić wizerzystę, bo jeżeli wybieramy wizerzystę, no to wybieramy kogoś, kto... Tak. Albo został nam polecony, albo kogoś... Kogo lubimy pracę i ten styl pracy nam odpowiada, ale wybieramy makijaż próbny, robimy po to, żeby sprawdzić własne oczekiwania. Czy faktycznie w tym makijażu, który my sobie wybrałyśmy gdzieś na przykład na Pinterestie, będzie nam po prostu ładnie, czy to będzie forma, która będzie nam odpowiadało. I czy się będzie dobrze czuła ta osoba. Oczywiście, a przychodzą do mnie na przykład panny młode, które są Słowiankami, o blond włosach, jasnej karnacji, pokazują zdjęcie Kim Kardashian, a ja nie jestem w stanie zrobić z niej ani Kim, ani Kardashian. Jest problem. Ciężko. Więc to jest sprawdzenie, drogie przyszłe panny młode, bo na pewno wiele nas ogląda, własnych oczekiwań. Tak. Jeżeli mamy na przykład te 2-3 miesiące przed ślubem, to możemy pokierować, co z tą skórą zrobić, żeby ona była super płótnem dla nas, wizerzystów, żeby ten makijaż utrzymywał się właśnie wiele, wiele godzin. Zamykamy oczko, proszę pani. A też często jest tak, że właśnie jak ktoś się nie maluje, to ma błędne pojęcie o swojej cerze. Bo dopiero podkładem widać tak naprawdę nagle, wiesz, fakturę, widać suche skórki. Bo z kremem ona może być pozornie ładna i gładka. Może tak, nie gładka, ale jednolita, nie? Bo się tego nie widzi i nie wiadomo, jak będzie ten podkład wyglądał, więc no, próbny to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. A powiedz mi, pudrujesz na jakim etapie? Pudruję na etapie modelażu na mokro, przestrzeń całą oprócz strefy pod okiem. Naprawdę? Ja jestem w opozycji do ciebie. Nie, zobaczysz, bo to nie jest, wiesz, że ja po prostu tak sobie wymyśliłam, ale zobaczysz, bo mi się bardzo zbiera, wiesz, pod okiem. Dobrze, ale no jakby oglądam cię od lat, no już ci kiedyś powiedziałam, ty jesteś Anną Wintour polskiego YouTube'a, więc... Proszę cię. Jakby trudno nie oglądać, to jest po prostu must have, natomiast ty robisz osyp sobie pod oczkiem, prawda? U siebie tak. Ale u modelki nie. Okej, okay, ale u siebie osyp jakby. Natomiast ja nie pudruję po prostu strefy pod okiem. Okej, okay. Ale to poczekaj, to zrobimy cerę, zrobimy modelowanie i bez pudrywania oka dopiero makijaż powieki, tak? Tak. Okej, okay. Ciekawie. Inaczej. Dobrze. Wiesz, wypracowałam sobie taką formułę, że robię całą buzię, łącznie z modelażem twarzy, dlatego że jak klientka siedzi przed lustrem i ogląda się, tak już ma całą buzię zrobioną, to przy oku pozwoli mi na więcej niż jakby miała zrobione na przykład najpierw oko,
a potem dopiero cerę. To wzbudza w niej stres, a ja muszę pannę młodą wyciszyć i uspokoić. A teraz przechodzimy do etapu, który kochają wszystkie kobiety, czyli modelowanie. Chociaż u Ciebie te kości policzkowe są tak piękne, że tutaj delikatnie tylko je wzmocnimy, natomiast wiadomo, że modelowanie twarzy to jest ten etap, o który zawsze proszą klientki, jak właśnie spotykamy się na makijażu właściwym albo próbnym i pytam się, co byśmy chciały, to robi Pani co chce, tylko tutaj szczuplej, tutaj wysmuklamy, tutaj żeby kości policzkowe były bardziej uwypuklone. Używamy jednego z ulubionych produktów właśnie Asi. To chciałam nadmienić, to jest moja paleta, także tego może Marzenka sobie normalnie używać z opakowania. Lubisz konturowanie? No raczej. Ale częściej wykonujesz u siebie konturowanie na sucho czy na mokro, jak to jest u Ciebie? Zależy, ja lubię tak i tak, zależy jaki mam dzień, zależy jaką mam fryzurę. No dzisiaj masz typowo ślubną. No tak się postarałam. Bo wiesz, bo jak mam rozpuszczone włosy, to mi wkurzę, że te kremowe się przykleja do twarzy, nie? A potem jak sobie zabryskę włosy i sobie zabieram z tym bronzerem, już mnie denerwuje. Więc kremowe konturowanie jest dla mnie tylko do spiętych włosów. No ty masz krótkie, no to nie masz tego problemu. A u siebie co wolisz? Jeżeli muszę zrobić się powiedzmy do jakichś nagrań czy do czegoś takiego większego, czy na wyjście, to może być to konturowanie na mokro, ale ja nie lubię siebie malować. To jest dla mnie przykry obowiązek. Uwielbiam tworzyć i wydobywać te najlepsze walory z urody kobiety, kogoś, ale siebie, o Jezu, i tak sobie myślę rano. Co ja dzisiaj mam? No czy mogę tylko palcem położyć sobie pigment na powiekę i to wystarczy, czy ja muszę się malować? No, dokładnie. I tak samo wiesz, pewnie masz podobnie właśnie, jak są jakieś kursy, jak są jakieś pokazy, że chciałabyś właśnie tylko po prostu wyjść i się zająć tą modelką, ale później wiesz, że będą z Tobą zdjęcia robili, nie? Z Tobą będą No, ale też rozmawiać. Jakby pracuje, jakby moja twarz też jest wizerunkiem, tak, to tak jak u fryzjera, tak, no jeżeli będzie miał brzydko zrobione włosy, nieodpowiedni kolor, no to tak trochę mu zaufać trudno, prawda? No. Było konturowanie na mokro, teraz to, co jest w obecnych trendach, czyli róż na mokro. Mam tutaj takie mocne dwa odcienie wiralowe z paletki Dessi. Będę je mieszała między sobą, żeby uzyskać odpowiedni odcień dla Asi. Wklepuję, nie rozcieram, tylko wklepuję. Dla mnie to jest bardzo istotne. Nie wiem, czy Ty też takim ruchem nakładasz produkty mokre, ale dzięki temu nie rozcieramy sobie tutaj produktu, który już mamy nałożony, czyli podkładu. No mamy pąs. Róż to jest życie, tak jakby zaczęła krew w nas tętnić. Taką będziesz zawstydzoną panną młodą. Ja zawsze mówię, że taki róż, taki mocny, intensywny, to mi się kojarzy z taką zawstydzoną Bridget Jones. Bo ona miała zawsze takie delikatne rumieńce na tej swojej bladej skórze. Przypudrujemy delikatnie tą strefę mokrą, która tutaj powstała. Omijam okolice pod oczami, przypudruję ją, tak jak wspomniałyśmy później. Puder, którego Asia nie zna. Puder Sensai. Puder... O! Poleciało! A on jest tylko jeden? Jest jeden, jest transparentny i ma za zadanie, oprócz tego, że delikatnie wykończyć makijaż, żeby był taki satynowy, to ładnie nawilża. To jest skierowane do skóry. Suche, jest taki jedwabisty. A pokaż mi, no. A już, tylko zakręcę. Ciekawe. Może się polubicie. Może. Nie, tutaj Marzena ma takie fajne paletki różne, ja już tutaj patrzyłam. Bo jest też ta paleta cała matowa, pokażesz? Tą całą matową z Dessi. Ja się na nią czaiłam w internecie i za każdym razem, ponieważ Dessi jest tylko chyba u nich na stronie dostępna, nie? Jest też Beauty Staff w Warszawie, można kupić się stacjonarnie, to teraz możesz sobie tam na nią... Tam też nigdy mi nie było po drodze. Popatrzeć, wiesz, pomacać. I jak robię zakupy gdzieś, to już tak nawrzucam, tego nawrzucam, nie? A tak po jedną paletę to tak nie po drodze. Mamy tutaj i ciepłe tony, ale i neutralne brązy, jest czerń i takie cienie, które bardzo fajnie służą do wykończenia, wyczyszczenia makijażu. No. Także paleta, która naprawdę jest wielozadaniowa i do wielu makijaży się sprawdzi. Wygląda bardzo obiecująco. O, też mamy podobne palety, tylko słonika też mam. No już nigdzie niedostępne jest. Tak? No, no a lubię. Wiesz, bo ja sobie dawkuję przyjemność. No troszkę go zużyłaś. Troszeczkę, ale bardzo lubię, bardzo. To tutaj pomiksujemy sobie te pudry. No są takie piękne.
No dają taki efekt faktycznie bluru. A jaki jest element makijażu, który najbardziej lubisz malować? Właśnie oczy, usta, cerę? Uwielbiam cerę, no to jest płótno dla całego makijażu. Żadne oko się tutaj najpiękniej wyblendowane z 15 odcieni nie będzie wyglądało spektakularnie, jeżeli skóra nie będzie zrobiona. Dlatego ja może pracuję trochę odwrotnie. Już mamy całą skórę zrobioną, a jeszcze mamy modelarz na mokro róż, więc tutaj już mamy wzmocnienie. I tak naprawdę no niewiele trzeba, żeby ten makijaż skończyć, bo moim zdaniem właśnie zrobiona skóra, świeżo podkreślone kości policzkowe już dają efekt. Wow. Tak najbardziej się zgadzam. Właśnie tylko tak najbardziej różni nas to, że właśnie ja bym już przypudrowała korektor i dopiero zaczęła, nie? Tylko ja się muszę później uważać z obsypką, żeby mi się nic nie obsypało, a teraz Marzena ma pole wolne do... Do pracy. Tak. Poza tym jak mi się coś osypie, no to mokrą gąbką sobie tam to jeszcze wypracuję i zabiorę, albo nawet dołożę korektora, który gdzieś tam mi pozwoli wyciągnąć te zabrudzenia. Przechodzę do bronzera. Bronzer nazywa się Malibu i jest palety 04 Desi. To jest bronzer, który na pozór może być takim ciepłym tonem, ale on ma chłodne podtony i fajnie się sprawdza do modelażu właśnie twarzy i do podbicia też tego Twojego ulubieńca, jeżeli chodzi o konturowanie na mokro. One właśnie te dwa produkty fajnie z sobą się łączą. A czego najbardziej nie lubisz? Czego najbardziej nie lubię? Robić kreski z alejnera, szczególnie klientkom, bo jak mówię, proszę nie otwierać oka i w tym momencie jest... Tak. I jest odbicie na górze, a ja wtedy czuję, że po prostu moja głowa eksplodowała i mówię, nic się nie stało, przecież to naprawimy. Tak. Na kursie i robię modelce kreskę, to ja się śmieję też do kursantek, mówię, że teraz uwaga, powiemy wyraźnie, proszę nie otwierać oka. Bo jak słyszysz nie otwieraj oka, to tylko słyszysz, rejestrujesz jakby tę część, otwieraj. Mm-hmm. Jest. A, o nie! A, to trudno, nie? A jeszcze jak ma taką lekko padającą powiekę... No to już jest koniec. To już jest pozamiatane. Teraz będziemy się rozświetlać. Nie wiem, czy to też jest etap, który ty robisz zaraz po bronzerze. Aha. Czyli nie ma tak jak u większości, że bronzer, róż, rozświetlacz? Nie, tak właśnie. Tak lubię właśnie taką kolejność. Bronzer, róż, rozświetlacz. Bronzer, róż, rozświetlacz. Mhm. No to ja idę bronzer, rozświetlacz, a róż będzie później. A, pudrowy w sensie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Ale to masz jakiś inny odcień chyba. Ja mam Mesmerize. No. Taki różowo-złoty. Tak, jest przepiękny. Jak to pokażę. Mhm. Taki ślubniaczek właśnie. No ja jestem ślubna, więc musi być ślubniaczek. Bardzo fajna formuła, prawda? O. Coś innego się pojawiło. Jest boski. A ty też takim delikatniusim pędzelkiem. Jak ja cię tak smyram delikatnie, uspokajam. Czyli tak bardziej delikatnie, tak? Delikatnie. Jeżeli chodzi o rozświetlacz u panny młodej, wolę, jak to są takie, nawet pracować wolę etapowo i budować to rozświetlenie, niż dać taką mocną taflę. No też na zdjęcia nie wygląda, nie? Taki mocny. Mocny, nawet nie chodzi mi o zdjęcia. Już widzę tą taflę w momencie, kiedy wychodzi z kościoła, jest pełne słońce, pełna lampa i po tych policzkach, dekoldzie, wszędzie po prostu bije te słońce, a ona jak blenda, nie? Nie widać nic, bo się odbija rozświetlacz. Jak fajnie, jak ci ktoś maluje. Prawda? Można by było mieć taką wizerzystkę na stałe w domu, żeby z tobą mieszkała, rano wstaje. O, już ty mówisz. Tak, kawałeczek. To jest niecałe 300 kilometrów, słuchaj. Nie, ale tak właśnie serio klientkowo, to malujesz u siebie, nie? Nie maluję u siebie. W tym sezonie zaproponowałam klientkom coś takiego jak usługa VIP Service, powiedzmy tak to się nazywa, z dojazdem do miejsca ślubu. Ale tylko jedną wtedy, czy właśnie już bardziej pakiet? To jest taki pakiet, panna młoda plus 3-4 osoby w maksie. I wydawało mi się, że nie będzie na to... Co ty? No, myślę, a kto będzie chciał tutaj Tarasiewicz ciągnąć przez pół Polski? A tu się okazało... No, tak podejrzewałam. Że takich amatorek jest dużo, za co ja oczywiście bardzo dziękuję, bo to jest... Nadal uważam, że to jest przemiłe, jak panna młoda, gość, no lub po prostu kobieta na dla niej ważną uroczystość, wybiera właśnie ciebie, żeby się umalowała i przygotowała na te ważne wydarzenia. O, to wtedy masz cały dzień wyjęty, nie? To już tak. Jest koniec. Będę całą rodzinę brała ze sobą. 3 psy, także damy radę.
Jeszcze troszeczkę delikatnie różu, żeby podkreślić ten efekt naturalnego zawstydzenia panny młodej. Hourglassa idziemy? Hourglassa, hourglass, nasza godzina to jest. No właśnie, tak patrzę po tych rzeczach, które dajesz, to są właśnie, czy nie są matowe, nie? Znaczy są nie, ja nie jestem, cetynowe. Ja jestem jednak chodzący błysk. Jestem chodzący błysk. No to też mnie cieszy. Ja lubię, jak troszeczkę się tutaj odbija światła na buzi. Poza tym nasza twarz jest bardzo plastyczna w momencie, kiedy pojawia się światło na niej. Dlatego w makijażu oka też zastosujemy blinki. Nie będzie to typowego matu. Następnym etapem są brwi. Dokładnie. Czyli przygotowuję całą twarz, a dopiero na koniec wjeżdża deser, czyli oczy. Ale dla takiego komfortu pracy, dla Marzeny też, wiecie, żeby zobaczyć wszystko na wprost, tutaj będzie musiała przeze mną chodzić, więc... Czyli nie porobiłam sobie... żadnych plam. Dokładnie, to już zrobimy sobie poza kadrem, tylko powiemy, co, czego Anastazja będzie... Anastazja Beverly Hills i odcień Ash Brown. Okej, okay. I co, i tylko tego będziesz używać? Tylko tego. Okej, okay. Super. To zaraz wracamy z brwiami i lecimy z oczami. Oczy. Ja tutaj od kilku godzin zadaję pytanie. Cóż moja klientka miałaby ochotę zobaczyć na swoich powiekach w dniu ślubu? A ja zadaję zarówno najlepsze, jak i najgorsze. Znaczy nie zadaję, daję odpowiedź, cokolwiek. Mhm. Co masz ochotę? Szalej. To jest najgorsze, co może powiedzieć klient wizerzyście. Ufam. Proszę. Ja mam trzy tak naprawdę ulubione palety barw, jeżeli chodzi o makijaż ślubny. To na pewno są wszelkie odcienie brązu, ale myślę, że dzisiaj na to nie postawimy. Byłoby to zbyt oczywiste. Tak. Uwielbiam róże i na pewno gdzieś taki akcent przemycimy. Lubię też fiolety, ale wiedziałam. Przy fiolecie musi być wyspana, wypoczęta, świeża skóra. Jaką micerę zrobiłaś właśnie już. Więc mamy tutaj możliwości pole do popisu, bo najczęściej chciałabym zadać kłam, że panna młoda to w ogóle przychodzi świeża, wypoczęta na makijaż ślubny. Tak nie jest, ona po prostu jest przeorana całym tygodniem dopinania wszystkiego na ostatni guzik, więc ona jest zmęczona, ma podkrążone oczy. Ja wtedy ratuję płatki pod oczy, czasami chłodzę nawet lodem, żeby tutaj wszystko wyglądało dobrze. No i wtedy najbezpieczniejsze kolory, które nie będą podkreślały tego zmęczenia, to są odcienie moreli, brązów, złotości, żeby to wszystko wyglądało takie bardzo wyciszające. Mamy jakieś elementy dodatkowe. To jest walka z kinią. Tak, tutaj na backstage'u się dzieje. Dajmy delikatnie pomadkę, która nam podkręci trochę kolor fioletowy, bo fioletową barwę najlepiej rozblendowywać albo kłaść na delikatny róż, morele. I tutaj ta pomadka już będzie dla mnie taką bazą pod cienie. Poza tym to jest odcień Love Story, więc nic innego nie mogło się pojawić, skoro jest makijaż ślubny. Ale powiedz, tutaj jest wcześniej korektor nałożony? Tak, tylko, tak? Nie tylko ma korektor. Bazy żadnej. Nie ma żadnej bazy. Ja w ogóle nie używam żadnych baz pod cienie. Ja pracuję tylko i wyłącznie na korektorze lub właśnie na takich płynnych produktach, jak pomadka. A nawet jak jest właśnie bardzo opadająca powieka? Tak, jak nawet jest opadająca powieka. Jeżeli stosuję jakieś bazy, to w postaci na przykład eyelinerów żelowych albo kredek żelowych. A w każdym innym przypadku sama. Okej. Okay. A ten odcień jest tak piękny, że ty już jesteś umalowana. Nie wywinie się tak ładnie. Próbuję. Od jakichś dwóch godzin nie wychodzi. Ale ja cię tutaj wystylizowałam na Zosię z pana Tadeusza, to jak to mam? To będzie Zosia z pazurem. Możemy zrobić post-apokaliptyczną Zosię. Apokaliptyczną Zosię z pana Tadeusza. Bardzo ciężkie słowo. Post-apokaliptyczną. Dobrze, spokojnie. Zatrzymać cię za rękę. Bo ta pomadka, której używamy na powiekę, jest z twojej kolekcji, a ona jest taka sama jak pozostałe, w sensie formuły. Te formuły są troszeczkę z przedłużoną trwałością, tak, dokładnie. Szczególnie czerwień, która jest taką czerwienią flagową, która jest w kolekcji Say Yes. Ona ma taką formułę, że żaden rosół jej nie ruszy, zdecydowanie. Natomiast te pomadki, one świetnie też się sprawdzają, nawet jako róże do policzków. Mają takie fajne odcienie, ale też jako podbicie na przykład cieni na powiece. Natomiast te produkty, które pojawiają się tutaj dzisiaj z Desi,
one są sygnowane moim nazwiskiem i są w linii Say Yes, czyli w linii ślubnej, która jako w sumie w Polsce jako pierwsza pojawiła się wśród marek, jeżeli chodzi o dedykowane kosmetyki właśnie ślubny. Do ślubnych makijaży. No to co, fiolecik, nie? Jak pani chciała. Ja jestem za. Dobrze. Ja wklepuję ten cień i zobaczcie, jak on pięknie rozłożył się na powierzchni. Już mamy wiosnę, właśnie. Szybko. No wiesz, na cuda, u mnie cuda od ręki, na resztę trzeba chwilkę poczekać. A teraz polecimy z kolejnym odcieniem fioletu, żeby pogłębić ten tutaj. I to będzie odcień Bossa Nova. Okej. Okay. Się zapytałam przed chwilą, czy może na mnie zrobi kreskę. Z przyjemnością. Mam, wiesz, te przestrzenie tematy powiedzę, że nie powinno się nic odbić. No ja się jeszcze zastanowię, bo to jednak ja miałam decydować, co będzie na tej powiece, więc... No patrz, no. Więc tutaj proszę, koncert z życzeń już został zamknięty. Jaki jest twój ulubiony produkt z tych rzeczy, które zrobiłaś? Masełko do ust, które błyszczy na twoich pięknych ustach. Dlatego, że tu mamy same oleje naturalne i naprawdę ono jest drogocenne, jeżeli chodzi o przygotowanie ust i ich regenerację. Tak właśnie, przecież Marzena mi go pokazywała to mydełko. Masełko po prostu jest taka, wiecie, wersja XL. Tak. Z czym pani jeździ po Polsce? Z masłem. Z swoim masłem. Ze swoim masłem. No i myślę, że moim ulubionym takim produktem to na pewno jest rozświetlacz sypki. Kocham go. On zapewnia efekt mokrej skóry. Często dodawałam go do różnych pudrów, żeby go, żeby był takim dodatkiem rozświetlającym, więc teraz stwierdziłyśmy, że zrobimy coś, co będzie takim faktycznie pudrem blurująco rozświetlającym, ale na dobre rzeczy trzeba trochę poczekać, więc jeszcze chwilę. Czyli nowy produkt. Tak, dokładnie. Więc no jeszcze tutaj zdradzamy coś jeszcze poza ten, poza kulisowo. Oprócz tego, że jeszcze chwilkę trzeba będzie na niego poczekać, to na razie nic nie możemy, ale tak jak mówię, na dobre warto poczekać. Ale można co? Czyli można wypatrywać pudru jakiegoś rozświetlającego? Pudru rozświetlającego, tak. Ale do twarzy? Do twarzy. No, myślę, że będzie można też nim na dekolt trochę sypnąć, ale przede wszystkim będzie do twarzy i jeszcze co mogę zdradzić, to to, że on będzie też absorbował wydzielanie sebum, więc on nie będzie takim typowym pudrem rozświetlającym, że on da nam tylko i wyłącznie blask, ale będzie takim pudrem wykańczającym z blaskiem i blurem. No fajnie. Jak to, Asiu, wygląda? Z daleka dobrze. A z bliska nie podchodzę. Teraz wchodzimy na etap rozświetlenia. Mamy maty, mamy kąciki wyprowadzone, chociaż ja jeszcze je będę troszeczkę wyciągać i odcinać. Natomiast będziemy teraz dawały sobie rozświetlenie i blinki. Dobrze, poproszę. O, jak ja tutaj ładnie to dopasowałam. Nie. Proszę, tu jesteśmy przygotowane. Cóż za przypadek. Nie sądzę. Nie jesteś uczulona na Nyxa? Nie. Dobrze. Ani mentalnie, ani fizycznie. Dobrze. Mentalnie jesteś na niego gotowa. Tak. Jestem przygotowana, że tego makijażu już nie zmyję dzisiaj, ani jutro. No, mam takie klientki, które nie zmywają przez dwa dni, ale ja nie chcę nigdy o tym wiedzieć, że one tak, w tych makijażach... Te wiadomości są najlepsze, nie? Super, trzymał się, jeszcze dzisiaj noszę. Tak. Okej. No ja też miałam taką pannę młodą, która mi wysłała zdjęcie z piątku w niedzielę i mówi, kreska i rzęsy jeszcze są. Okej. Zamknąć czy patrzeć w dół? Patrzeć w dół. O, super. Pigment sprasowany na chwilę obecną z tej samej palety, który się nazywa Kawa. Na przejście. Nie otwieramy. Powtórzę, nie otwieramy powieki. Czyli do góry patrzeć? Tak. Ale NYX to jest takie coś dobrego i złego, nie? Zarazem. Bo jak wiesz, jak go użyć, to jest super, jest mega trwały i po prostu przykleja wszystko. Oczywiście. Jak to jest mur beton. Ale jak nie masz do końca wprawy, to możesz sobie zrobić takie plamy na powiece nim. No taką rybią łuskę, której ja nie lubię bardzo, aż ta skóra jest taka zrogowa ciała. Tak. Albo dosłownie wiesz, no przez to, że to jest przezroczysty produkt, może być krzywo namurzony, nie? A później dziewczyny właśnie na przykład kursantki, jak pierwszy raz go używają, się boją otworzyć oczu teraz. No, dobrze. To, wiesz, to znaczy posłuszeństwo. Też mnie zaprogramowała.
To po prostu sobie, wiesz, niby myślą, że wklepały, a potem nakładają pigment i ups, dziury. Dokładnie. I też właśnie jak się patrzy w dół, to zdecydowanie lepiej się da. O, dziękuję. To taka mała sugestia była. Powieka się układa. Tak. Że możemy otworzyć, proszę pani. I teraz delikatnie nam się pod okiem właśnie osypało, więc na tej mokrej przestrzeni mogę sobie spokojnie tutaj ciap ciap i zabrać. I nie ma. A potem nawet dołożyć sobie ewentualnie delikatnie korektor. Poproszę się pokazać tu mi. Tu mi? Tu mi? Tu mi? Tu mi? W dół patrzymy. Dobra, teraz bierzemy sypki pigment. I teraz... Też od ciebie? Też w swojej kolekcji? No tak! No tak! Wszystko co najlepsze! Wszystko co najlepsze jest ode mnie! Tu nie ma żadnego lokowania produktu. Absolutnie. Okej. Okay. No, ładnie ci. Ładnie. A mogłabyś dokończyć już? Nie. A teraz pigment o wymownej nazwie Gold Star. I tutaj go aplikujemy. Tak cię smyrem. Delikatnie. Ale blask. Z kosmosu będzie widać. Panna Młoda zażyczyła sobie makijaż z pazurem. To przechodzimy do linii wodnej. Ja uwielbiam ciemne linie wodne. Chociaż wiem, że klientki się tego boją, bo mówią, Boże, to zmniejsza oko. Absolutnie tak nie jest, bo trzeba dobrze rozblendować potem dół, więc zadajemy kłam tej teorii. Do góry proszę popatrzeć. Czarna, jak smoła kredka. A jaka to? Z Avonu. No proszę. Wracamy do korzeni. Byłaś konsultantką Avonu? Nie. Nie, ale miałam pełną koleżankę właśnie z Avonu i z Oriflame. Ja Oriflame jakoś nie, ale konsultantką Avonu byłam. Tak? Tak. I kurczę, ja jednak, mnie się pieniądze nie trzymają, więc to był największy ból. A powiedz mi, Boże, to czegoś zmierzałam i zapomniałam. Ja mam tak, że jak nie powiem myśli w tym momencie, to już sami mnie opuszcza. Więc to moja była pierwsza poważna A, praca. A, wiem co chciałam. A odeszłaś z tego Avonu oficjalnie? Bo może dalej jesteś, wiesz? Dalej mnie ścigają. Bo oni chyba nie usuwają tak danych, więc jak się wejdzie gdzieś tam jakiś rejestr, to jeszcze będzie. Wiesz, że nie wiem, muszę to sprawdzić. Po prostu przestałaś robić zamówienia. Tak, ale to nie znaczy, że nie jesteś konsultantką. Wcale nie. Ale to ci usadziła. No. Tak sobie przytrzymałam. To jest taki stabilizator. Stabilizowałaś to? Nie. Palca i ducha wsadziłam, taki stabilizator miałam. Ale ty chyba też komuś pamiętam. Tak sobie przytrzymałam. Spoko, czyste. I teraz cienie. Teraz cienie matowe na tą. Do góry patrzymy. Nie chcę, żeby była cała fioletowa, więc tutaj dół już będzie bardziej smoky. Lubisz rozblendowane doły? Of course. Ja w ogóle lubię wszystko szeroko, nisko. Tak. Ja też. I dymy. Tak jest. I dymy. Ja to mam, zawsze się śmierzę, ja to mam ciężki pędzel. Jak do mnie przychodzi dziewczyna i mówi, że taki bardzo delikatny make-up, no make-up, to ja wtedy, o Jezu. Jak to zrobić? Poczekajcie, obejrzę jakiś tutorial. Do kogo pani przyszło? No, ja też mam problem. Znaczy, umówmy się, no po co nakładasz, żeby było widać? No dokładnie. Proszę mi tutaj pokazać, czy ja tutaj wszystko dobrze wymalowałam. Jeszcze poprawię sobie delikatnie. Okej, przechodzimy do rozświetlenia wewnętrznego kącika. Masz jakichś takich ulubieńców? Nie. To pogadałyśmy sobie, fajnie było. No w ogóle... Dobrze. Ja mam tak? Wspomnienie z Marzeną. Muszę się podzielić. Proszę. Właśnie, co ja ci położę w środkowym kąciku? Proszę bardzo. Wewnętrznym kąciku. Były mistrzostwa na którychś targach. Pamiętasz, że ty brałaś udział? Jako uczestnik? To nie były mistrzostwa makijażu. Nie, coś tam to było. To było konkurs pomiędzy artystami roku z Make Up Trendy. No. Tak, było. Tak, i ja byłam w jury, nie? Tak, było.
To jest najgorsza... Tak, ja przez nią do Nowego Jorku nie pojechałam. To jest najgorsza fucha na świecie, słuchajcie. Tak, jej to zapamiętałam przez nią. Dobrze. Dlatego dzisiaj nie umaluję ładnie. Chyba. Zobaczymy, jaką niespodziankę mi na koniec. Oczywiście, jakiś taki stempelek albo coś Bajtarasiewicz na czole. To jest najgorsze doświadczenie ever. Jak was kiedyś wezmą do jury gdziekolwiek, to poczujecie po prostu pierwsze, to co ci się włącza, to jest ten imposter syndrom, że po prostu w ogóle dlaczego ja mam w ogóle oceniać. Mm-hmm. Dokładnie, popatrz. A po drugie, po prostu jak masz ocenić pracę innych, wiecie, kolegów po fachu, to jest dramat, to jest po prostu dramat. Także zapamiętałam Marzena jakby łączy w głowie z presją. Presją wyboru. I moje rozczarowanie, jak bo się okazało, wtedy, że to nie ja. Wtedy Matylda wygrała, nie? Bojda. Dobrze pamiętam? Nie wiem, kto wygrał. Nie, to chyba nie Matylda Bojda. Musimy napisać do Matyldy, pamiętam, czy to ona była. Jezu. Ale nie, wydaje mi się, że to nie ona. Nie wiem. O Jezu, już nie pamiętam. No, ale po prostu dramat. Znaczy fajne doświadczenie, ale z drugiej strony dramat. No, to niestety to nie jest najłatwiejsze. Szczególnie jak znasz ludzi, którzy biorą udział w tym wyzwaniu, prawda? No. Poproszę na chwilkę. Okej. Okay. I ja teraz sobie podczyszczę. W sensie dolną powieka? Podczyszczę sobie przestrzeń pod dolną powieką. Dobrze. I będziemy pudrować. Dobrze. Bo to zostawiam sobie na koniec. No to też musi być tak fajnie, nie? Bo już masz wszystko ten rozblendowany i tak... Tak. Ostatni etap. Korektora jeszcze dajesz? Troszeczkę. Tak tyci, tyci. I to jest ten sam odcień cały czas, tak? Jednego odcienia tak. Używasz? Tak. 20S. No powiem ci, będzie odnowienie, coś tego? Tak, odnowienie przysięgi. Ja będę kaznodziejką. Teraz puderek pod oczy. I co dajemy? No będzie lokowanie produktu. Czyli znowu Desi. Tak, Desi. Desi, Love It. No on jest Love It. No Love It. No co ja ci będę... Ja go testowałam, ale nie pamiętam jakie miałam... Emocje związane z tym, rozumiem. On ma takie satynowe odbicie. Polecam go nawet do stosowania na całą buzię, jeżeli mamy suchą skórę. Daje efekt wygładzenia i rozjaśnienia przestrzeni pod okiem. I to można zauważyć w tej chwili, jak mam tylko jedną część i teraz drugą zrobioną. Ja nie wiem, czy ja go używałam. Znaczy, używałam jakiegoś pudru pod oczy z Desi? Sprawdzimy. Te YouTube'y tam wszystko mają zapisane. Naprawdę, nie kojarzę go. Znaczy, w sensie, wiecie, wykończenia, bo mówię, mam zakodowane, że jakiegoś pod oczy z Desi jest jakiś jeszcze inny? Nie, jest tylko mój. Czy w ogóle na rynku nie ma żadnego innego pudru? Jest tylko ten i żadnego innego nie używam. Dlatego jest taka dobra w marketing, nie? Bo umie sprzedać. To jest taka polska Charlotte Tilbury. Tak, jest tylko jeden puder pod oczy, nic innego nie używam, proszę Państwa. Nic. Słodziuteńka nie. Nic. Nic, kochaniutka, nic. Jeden. Na całą buzię też można. Zabiorę ten kolor czerwieni wargowej. Troszeczkę. Ja tylko powiem, że przykleiłyśmy rzęsy i ja mam teraz zakaz patrzenia na wprost. Tak, dokładnie, bo tutaj niesubordynacja nastąpiła. Moja klientka cały czas mruga oczami i... Maniek żyjący człowiek. I lecimy ustami. Z ustami, tak. W takim układzie trochę podkładu, tudzież możecie użyć korektora, na usta, żeby zabrać kolor czerwieni wargowej. Wtedy uzyskacie taki efekt koloru pomadki, jak macie w opakowaniu, bo często ten kolor czerwieni wargowej po prostu przekłamuje nam kolor, który chciałybyśmy uzyskać. Ciutkę puderku na usteczka, żeby nie było poślizgu, jeżeli chodzi o konturówkę i pomadkę, więc wysuszamy usteczkę. I przechodzimy do konturówki. No, jaką konturówkę? Próbujmy otworzyć jedną słuszną. Jest ok? No. Nie wiem, co mi powiedz. Bardzo. Okej. Okay. Wiesz co, no ja mam swoją jedną ulubioną konturówkę. Widzę, że masz też konturówki Desi. Stworzyłam taki set kolorystyczny, 6 konturówek i tu jest jeszcze jedna dodatkowa, która powstała wcześniej. Gdzie ją tutaj mam? Poczekaj. To ładnie wygląda. To jest 16. Nie, tu mam 12. I 12 jest taka... Różyk. Chłodny, kamienny brąz. I to jest taka konturówka, którą trzeba mieć, bo ona dobrze wygląda z każdą pomadką. Ona może ci po prostu ją delikatnie zmienić. No to pole do popisu ma pani, proszę bardzo. Mogę. Śmiało.
Dobrze. Ja jestem tylko płótnem dzisiaj. To jest taki odcień konturówki, że ona sama już powoduje efekt ombre. Bardzo ładnie się wtapia w kolor ust i na środek ust można wkrywać tylko i wyłącznie trochę błyszczyka na przykład, albo ulubionej pomadki i mamy załatwioną sprawę. A jaka jest twoja, poczekaj, muszę powiedzieć. Proszę. Najgorsze, malujesz usta klientce i ona gada. Tak. Jakie jest twoje ulubione kombo właśnie takiego, wiesz, ślubnej propozycji, która wiesz, że będzie trwała, nie? No bo wiadomo, że to i tak się zje prędzej czy później, ale tak, żeby wypuścić klientkę, że wiesz, że no 6 godzin to będzie. Mówisz o pomadce plus o konturówce. To najczęściej, znaczy ostatni sezon należał do 12. Ja generalnie maluję usta konturówką po całości. Potem staram się jeszcze je trochę przypudrować i dopiero nałożyć pomadkę. I żeby to było takie naprawdę trwałe, no to ja nie daję błyszczyka, bo wiadomo, że błyszczyk nam rozpuści i spowoduje, że będzie tutaj nam się wszystko ślizgało. Ale to nawet nie chodzi o to, że to musi być dany produkt i dana pomadka z danej marki, dana konturówka. Tylko ważne jest, żeby wiedzieć, jak te produkty zaaplikować, czyli dobrze spojrzeć na całość konturówkę, potem faktycznie pomalować na przykład pomadką, delikatnie to jeszcze przyprószyć i powtórzyć pomadką i wtedy na pewno będzie się to trzymało zdecydowanie dłużej. A jaką ty masz swoją ulubioną pomadkę? Taką, bez której się w ogóle nie ruszasz i ją musisz mieć zawsze, bo czujesz się wtedy bezpieczna. Nie powiem ci, bo to jest cyklicznie. Co 3 miesiące jest inna. Okay. Ja mam tylko taki, wiesz, wybór w torebce, nie? To jest właściwie ten sam odcień, tylko w trzech różnych pomadkach, bo w trzech różnych konturówkach, ale to jest ten sam odcień właściwie, nie? Let's celebrate. Tak? Proszę bardzo. Pachnie. Koi, prawda? Aż wręcz ten zapach. Taki uspokajający jest. No jest fajny. Kmito? Panna cotta. O. Słodycz. Słodycz. To idealnie, jak jesteśmy teraz głodne, tak. A wy jesteście z Olsztyna? Ja z Olsztyna. A się z jakiejś wioski pod. Jakbyś miała jeszcze za mało rozświetlenia. No, oczywiście, że mam za mało. Tak właśnie myślałam. To jeszcze troszeczkę tutaj tak delikatnie posmyram cię szarlottą. Dobrze. A też właśnie tę paletkę mam. Trochę różowego blasku. Czy mówisz, że co, ogólnie lubisz róż, nie? Lubię. Lubię róż i lubię blask. To by się zgadzało. Musisz być taką świeżą panną modą. Z pazurem? No właśnie mówiłam wcześniej, że to jest taki porządny pazur, taki wręcz kitulcowy pazur, nie? Tak, dokładnie. Kitulcowy glow. Aż się zaplątałam. No i właśnie, i teraz dochodzimy do tego momentu rozświetlenia dekoltu. Rozświetlenia dekoltu. Ten dekolt będzie rozświetlony tak zdrowo, bo ja u panny młodej lubię, jak ten dekolt jest zrobiony tak, że skóra wygląda jak naoliwiona, taka odbijająca blask, a nie lew wygląda jak zbroja. I na tym mi zawsze zależy. I już od zeszłego roku rozświetlacz płynny AA by Magda Pieczonka. Tak, ale oni nie zmienili opakowania? Bo ja mam taki rozświetlacz z AA, ale to jest taka bardzo pokaźna butla, taka wręcz kwadratowa. To nie, ja nigdy takiej nie używałam. Kurczę, myślałam, że to o ten ci chodzi. No widzisz, to jeszcze jakiś inny jest. W odcieniu Golden Magic. Proszę. Koniec. I do tego ja uwielbiam takim dużym pędzlem. To jest Iconic London. I będziemy tutaj rozcierać. Przyjemne. A nie miałam podkładu, nie? Na tym dekolcie? Nie, nie miałaś, bo jakby tutaj nie ma potrzeby, żeby go wyrównywać, dlatego że ten rozświetlacz już ma delikatny film kryjący i on bardzo fajnie wygładza i wyrównuje kolor dekoltu. A to jest zastygający? Zastygający produkt, dokładnie. No widzisz, to jakieś inne jeszcze mają, bo ten, którego ja używałam, właśnie nie był. Był taki chyba plastyczny cały czas, nie? Od razu jest z masażem, takie wykończenie makijażu. Oczywiście uprzedzam też pytania panien młodych, a co z suknią w momencie, kiedy się
pobrudzi. No pobrudzi się na pewno od strony wewnętrznej, bo musimy to ładnie zabezpieczyć, ale musimy pamiętać, że to nie są produkty, które się nie da doprać. I teraz ja bardzo lubię, jak jeszcze niektóre elementy mamy rozświetlone, żeby ta skóra nie była taka płaska, no bo te wystające punkty na skórze dobrze, jak one są podkreślone, troszeczkę jaśniejszym rozświetlaczem, więc tutaj sobie chwycimy RAR i posmyramy delikatnie. Żeby było bardzo naturalne. Ok. I ostatni element. Między. Dobry trik. Jeszcze chciałabym Ci założyć kropeczkę nad i. Kolczyki. Każda panna młoda musi mieć odpowiednią biżuterię. Oczywiście, czekam na to. Czy to jest ten moment, że ja się mogę zobaczyć? Tak z bliska? Tak, to jest ten moment. To poczekaj. Proszę, zerknij. Walc ślubny. Walc ślubny. Proszę powiedzieć, czy w tym wydaniu może pani powiedzieć say yes? No, powiem ci. Coś tam potrafisz. I say yes. Cera, super. Ale ten podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda. Dekolt jest bosko. Dekolt wygląda bardzo naturalnie, przy czym no jakby fajnie odbija światło. I tutaj taki właśnie delikatny różowy blask jest z tego rozświetlacza, nie? Z tego Rare Beauty. Tak. Bardzo to fajnie wygląda. Ja jestem po prostu... Jedyne co zakwestionowałem albo inaczej bym zrobiła sama. Oczywiście. To jest odcień ust. Ale okay. Tylko dlatego, że jestem przyzwyczajona do ciemniejszych nudów. Rozumiem. Bo on nie wygląda, nie jest za jasny czy coś, tylko jasny, po prostu do... No każda z nas ma swoje przyzwyczajenia i ja mam też to, że z pomadkami nie dyskutuję, bo często jest tak, że kobiety są po prostu przyzwyczajone do jakiegoś odcienia i jeżeli klientka mi mówi, że słuchaj, no ten odcień mi się nie podoba, tak jak teraz. No właśnie nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba, bo on jest ładny. Tylko ale ja chciałabyś jakiś... Wiem, że wiesz, z tyłu głowy po prostu mam ten ciemniejszy. Nie, niech on zostanie. Znaczy mi się osobiście podoba, a pani się przyzwyczai. Tak, nie, zrobimy tak właśnie, bo też dobrze jest czasami coś tam pozmieniać, więc zostanie ten jaśniejszy odcień. Jestem gotowa. Say yes. I said yes. Dziękuję. Dziękuję, kochana. Możecie przytulić tego. Bardzo nie, niekoniecznie. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Jestem ciekawa, jak się spodoba. Jak się spodoba, tak. W takim wydaniu Asia. Tak, tym razem jestem romantyczną panną młodą, ale właśnie jak widać taką niezbyt potulną. No, miało być z pazurem, więc ja mam nadzieję, że sprostałam wyzwaniu. No i teraz będę patrzeć na siebie cały czas. Tak, najbardziej mi się podoba ten podkład, chyba ta cera, bo wygląda naprawdę fajnie. I to jest, wiecie co, właśnie przykład panny młodej, jak człowiek stoi i rzeźbi 45 minut przy oczach i dochodzą rzęsy i wtedy klientka mówi, jest jak ładnie, nieważne, że tam jest blendowanie, że człowiek to wszystko roztarł pięknie, nie. I tak samo jest tutaj. No właśnie, ja się tak skupiłam na oczach no i tak wszystko. Jezu, i ta cera. Poczekaj, ale nie, to poczekaj, dobrze, bo ja na tej cerze mi zależało. Ja jeszcze nie obejrzałam oczu właściwie, masz rację. Też ładne. No. Nie, cera jest zdecydowanie dla mnie ważniejsza. Ale tak jest, jak się robi oko, przyklejam rzęsy. Nie, oczy też bardzo ładne. Też są takie kolory właśnie, które ja lubię. Fiolety, róże, no i ten blask jest mega. Ten pigment. Cera. To jest dla mnie najlepszy komplement. Ja od Ciebie muszę sobie teraz jeszcze podotykać kilka rzeczy. Dobrze. Na pewno ten pudel. Schować do kosmetyczki. Jak zniknie, to nie wiem, gdzie musisz tego szukać. Muszę sobie na pewno zrobić zdjęcie tego oświetlacza z AA i tą paletkę Desi, tą matową, która gdzieś tam mignęła. Na porządku. Bo też mnie bardzo interesuje. Tak. No i dobra. I jakbyście, mamy to. Tak, mamy to. Jakbyście mieli jakieś pytanie jeszcze do Marzeny, to proszę bardzo, dawajcie w komentarzach. Zostaję oczywiście w opisie wszystkie Twoje kontakty media. Bo ty jesteś głównie chyba na Instagramie, nie? Tak, ja jestem na Instagramie. No i tobie nie? Nie. TikTok? Właśnie chciałam zapytać, a TikTok? Mam założony kanał na TikToku, tak? Ale w ogóle go nie rozumiem. W tym temacie się zgadzamy. Zgadzamy się, dokładnie. No dobrze, także wszystkie dostępne linki do Marzeny będą oczywiście w opisie. Służę, ja jak coś. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Dawajcie nam kciuka do góry i do zobaczenia następnym razem.